Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego ósmego modułu kursu Wyposażenie zakładów przetwórstwa spożywczego. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Podczas wykonywania pomiarów powstały wynik ma charakter przybliżony, który wynika z niedokładności przyrządów i urządzeń pomiarowych oraz występowania zakłóceń wywoływanych przez tzw. wielkości wpływowe i metody wykonania pomiaru. Błąd pomiaru to różnica między wartością zmierzoną a wartością prawdziwą wielkości mierzonej. To odstępstwo wyniku jednostkowego pomiaru od wartości prawdziwej. Często, wykonując pomiary nawet tym samym przyrządem, otrzymujemy różne wyniki. Z uwagi na źródła błędów, błędy pomiarowe dzielimy na błędy metody, wynikające z upraszczania założeń idealizujących budowę narzędzi pomiarowych oraz pominięcia pewnych wielkości zakłócających. Błędy wskazania. Wynikają z niedokładności wskazania i wykonania narzędzi pomiarowych, jak błędy podziałki, błędy obserwacji, wynikające z popełniania ich przez analityka, błędy odczytu, wynikające z interpolacji ustawienia linii krzyża na krawędzi przedmiotu. Podczas odczytu wyniku na przyrządach z noniuszem występują błąd maksymalny równy dokładności noniusza. Błąd minimalny równy 0, jeśli kreska noniusza i podziałki głównej pokrywają się. Odczytując wynik pomiaru polegający na interpolacji działki elementarnej przez jej podział na 10 części, największy błąd graniczny przyjmuje się równy 1 dziesiątej działki elementarnej, najmniejszy to 0. Błędy oznaczania dzielimy z punktu widzenia charakterystyki probabilistycznej na. Błędy grube, nadmiarowe. Powstają najczęściej na skutek niedopatrzenia lub winy analityka. Mogą być spowodowane złym przygotowaniem próbki lub pomyłkami w obliczeniach. Systematyczne. Powstają w wyniku odchylenia otrzymanego wyniku od wartości prawdziwej, które występują stale podczas wykonywania oznaczeń daną metodą lub za pomocą danego przyrządu. DEFORMUJĄ wynik w określonym kierunku. Przypadkowe, losowe, niewielkie, które powodują, że wyniki oznaczeń wykonanych przez starannego analityka w tych samych warunkach nie są jednakowe. Błędy bezwzględne, absolutne, określane są jako różnica pomiędzy zmierzoną wartością średnią x z indeksem SR, a wartością rzeczywistą μ. Błędy względne określane są jako stosunek wartości błędu bezwzględnego, e z indeksem ABS do wartości prawdziwej μ, zwykle wyrażane w procentach i wtedy nazywane błędem procentowym. W odniesieniu do błędów przypadkowych wynik pomiaru jest zmienną losową i wartość poprawna może być oszacowana jako wartość średnia arytmetyczna x z indeksem sr z liczby n wyników. Pomiarów X Błędy przypadkowe są przyczyną niepewności pomiaru. Można wyznaczać błędy graniczne, minimalne i maksymalne, wyznaczające granice niepewności pomiaru. Wszystkie błędy wpływają na niedokładność pomiaru i wyznaczają granicę możliwej niezgodności wartości zmierzonej z wartością rzeczywistą. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.